piątek oficjalnie nowymi zawodnikami trzecioligowej broni Radom zostali Piotr Goliasz i Jakub Kosiorek. Umowy obydwu piłkarzy będą obowiązywać do końca sezonu. Jakub Kosiorek ostatnie pół roku spędził w cypryjskim Enosis Neon Paralimni, ale w tym zespole nie rozegrał żadnego spotkania. Dostałem sygnał od agenta, że broń potrzebuje bramkarza. Ja potrzebowałem grania. Było gdzieś tam zamieszanie transferowe. Jeden z konkretnych klubów, który wyszedł z inicjatywą, była broń. Przyjechałem, pokazałem się w sparingu, trener był na tak. No i w taki oto sposób znalazłem się w Radomiu. Na pół roku z pierwszoligowej Stali Mielec wypożyczono Piotra Goliasza. Młody zawodnik w rundzie jesiennej grał w rezerwach pierwszoligowego klubu. Przyjechałem na testy, dobrze się pokazałem i trener mnie chciał. Mam nadzieję, że dostanę szansę, chcę ją wykorzystać i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zagrać i jakieś minuty złapać. Przypomnijmy, że w trakcie zimowego okna transferowego do zespołu dołączył również napastnik Przemysław Siwiński.